Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych nieustannie dochodzi do protestów rolników. Ukraińska strona zarzuca, że mechanizmy ratowania polskiego sektora rolno-spożywczego niszczą ukraińskie rolnictwo. Tymczasem Komisja Europejska nadal blokuje pomoc finansową dla krajów przyfrontowych. Kryzys zbożowy pomiędzy Polską a Ukrainą nie ustaje. W ostatnich tygodniach na przejściach granicznych strajkują zarówno polscy, jak i ukraińscy rolnicy. Polacy protestują z powodu importu zboża. Ukraińcy, bo Polska blokuje jego import. Na mocy porozumienia z Komisją Europejską przez nasz kraj przebiega wyłącznie tranzyt zboża z Ukrainy. Obecnie procedurze konwoju podlegają pszenica, kukurydza, rzepak i nasiona słonecznika, wymienia wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Jest tranzyt. Cały czas ukraińscy producenci mają możliwość przekazywania tego swojego zboża poprzez nasze porty, przez naszą infrastrukturę, dalej w świat. Choć resort rolnictwa zapewnia, że tranzyt przebiega płynnie, to duże organizacje rolnicze z Ukrainy zapowiadają w najbliższym czasie wielkie blokady przejść granicznych. Zdaniem Ukraińców wprowadzenie zakazu importu na niektóre produkty rolne niszczy ich rynek. Z drugiej strony Kijów zapomina, że pomimo braku wsparcia ze strony Unii Europejskiej, Polska sama stworzyła korytarz solidarnościowy dla ukraińskiego zboża. Podkreśla przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski. W tej sytuacji niezrozumienie ze strony Ukraińców naszych problemów w rolnictwie wydaje się albo jakąś prowokacją przez kogoś sterowaną, by nas skłócić, lub nieodpowiedzialnością i brakiem elementarnej wdzięczności. Większość ukraińskich gospodarstw jest w rękach oligarchów lub zachodnich holdingów. Areały, którymi dysponują te podmioty, to nawet kilkanaście tysięcy hektarów, zaznacza szef Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Właściwie nie jest ukraińskie zboże i dochody z tego zboża nie służą rządowi ukraińskiemu czy armii ukraińskiej, tylko zboże wielu oligarchów ukraińskich, którzy chcą wyprowadzić z Ukrainy płody. Po okresie niekontrolowanego napływu zbóż z Ukrainy polskie ziarno straciło na wartości. Resort rolnictwa w celu ratowania sytuacji uruchomił rekordową pomoc finansową. To nie spodobało się Tarasowi Kaczce, ukraińskiemu wiceministrowi rozwoju gospodarczego. Ten wpływowy polityk na europejskim forum krytykuje polskie mechanizmy wsparcia. Dotacje, które Polska przyznała rolnikom w odpowiedzi na gwałtowny wzrost eksportu zboża z Ukrainy, są niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu. To wsparcie może prowadzić do międzynarodowych turbulencji. One są tak skonstruowane, że one przede wszystkim wspierają polskich rolników, którzy mieli duże problemy w tym okresie przejściowym i to będziemy robić na pewno z całą konsekwencją do samego końca. Komentuje wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Zbliżające się żniwa zwiastują pogłębienie sporu. Rolniczy konflikt interesów obu państw musi zostać rozwiązany przed zakończeniem wojny na najwyższym szczeblu, analizuje minister Jan Krzysztof Ardanowski. Jeżeli tego nie będzie, to ze smutkiem stwierdzam, to co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, ostatni rok, to zalanie polskiego rolnictwa, polskiego rynku zbożem z Ukrainy, zniszczenie tego rynku, to jest tragedia to, co się wydarzyło, to jest tylko przedsmak tego, co będzie nas czekało w kolejnych latach. Polska wraz z czterema innymi państwami przyfrontowymi, Bułgarią, Węgrami, Słowacją i Rumunią, nadal czekają na przyznanie 100 milionów euro pomocy. Środki te pomogłyby minimalizować straty na rynkach rolnych. Niestety już od tygodni Komisja Europejska blokuje wypłatę tych środków. Według medialnych doniesień lobbuje za tym Kijów. Stanowisko Brukseli nas niepokoi, komentuje minister rolnictwa Robert Telus. Na pewno jest to decyzja, która powinna już być podjęta i to jest decyzja taka symboliczna, mówiąca o solidarności europejskiej. Sytuację mogłyby poprawić zapowiadane tegoroczne rekordowe zbiory zbóż, szacowane na 40 milionów ton. Niestety wiele części Polski musi zmagać się z suszą. Najgorzej jest na zachodzie i północy kraju. Ciężka sytuacja jest też na Podlasiu, mówi nam rolnik z Suchowoli Krzysztof Boguszewski. Jeszcze zboże na gruntach lepszych, tam trzecia, czwarta klasa, to jeszcze o zimę oczywiście zboże jeszcze się w miarę utrzymało, ale już na słabszych, piąta, szósta klasa, no to jest zaschnięte. Plon będzie na pewno o 30, myślę, że procent, nawet zboża chozimych o 30% będzie mniejszy. Jeśli opady deszczu się nie pojawią, niewykluczone jest ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w poszczególnych częściach Polski.